Witam Was serdecznie w kolejnym filmiku i dzisiaj, tak jak widzicie po tytule, jest to filmik o olejowaniu włosów. Bardzo dużo z Was pyta mnie o to, jak ja olejuję włosy, jak często i tak dalej, jak to po prostu robię. I stwierdziłam, że nagram taki filmik, bo tak jak widzicie, moje włosy są już do umycia, więc stwierdziłam, że po prostu naolejuję te włosy tutaj razem z Wami. Przyniosłam sobie tutaj wszystkie potrzebne mi kosmetyki, ale pokażę Wam od razu też inne, które mam do tego celu, ale wiadomo, nie będę wszystkich używać naraz, także może zaczniemy od tego, że ja olejuję włosy przed każdym myciem, a myję włosy co 2-3 dni, teraz częściej właśnie co 3 dni. I ja olejuję włosy na całą noc, czyli zostawiam ten olej właśnie na całą noc i dopiero rano go emulguję i myję włosy. Ale spokojnie, zaraz Wam wszystko wytłumaczę, żebyście właśnie dokładnie wiedziały. Także zacznę może od oleju, którym olejuję skórę głowy. Ostatnio był tu cały czas olej musztardowy z firmy KTC. On jest bardzo tani na Allegro, także możecie sobie zobaczyć. Ale teraz właśnie zmieniłam sobie na olej łopianowy z czerwoną papryczką. To jest też olej typowo na porost włosów i jego stosuję, tak jak mówię, tylko i wyłącznie na skórę głowy. Także może od razu to zróbmy, żebyście tutaj widziały, jak ja to robię. Biorę niewielką ilość na palce i po prostu tak sobie tutaj wmasowuję w skórę głowy. Ten olej mnie absolutnie nie piecze, nie czuję właśnie, żeby coś tutaj było nie tak, ale pewnie jeśli macie wrażliwą skórę głowy, no to może Was jednak trochę piec, bo no tak jak mówię, jest to olejek z czerwoną papryczką, działający typowo na porost włosów. I w dzisiejszym filmiku tylko będzie właśnie olejowanie, a nagram dla Was osobny filmik o tym, jak po prostu, jaki mam plan na zapuszczanie włosów, co właśnie od jakiegoś czasu robię, czym się suplementuję, bo tutaj też się trochę pozmieniało, także zobaczę, czy dam radę jeszcze dzisiaj to dla Was nagrać, czy już w osobnym filmiku. No bo wiecie, będę mieć teraz tłuste włosy od tego oleju, więc nie wiem właśnie, czy będę w takiej odsłonie dla Was nagrywać ten filmik. No zobaczę właśnie, jak tutaj mi sobie to obmyślę, bo chciałabym już dla Was właśnie mieć nagrany taki filmik, bo właśnie pytacie często o to, jak zapuszczam włosy i tak dalej, ale teraz w ostatnim czasie było dużo pytań o olejowanie, dlatego stwierdziłam, że no muszę po prostu to dzisiaj dla Was nagrać. A jeśli pytacie o filmik z odchudzaniem, to on się też pojawi. Wiem, że już dawno obiecałam, ale możecie w właśnie poprzednim vlogu zobaczyć sobie, jak ćwiczę, także coś już tam możecie zobaczyć. Umyję sobie ręce, bo trochę mnie tutaj w tych miejscach, gdzie mam skaleczone palce, szczypie ten olejek. Dobra, skóra głowy jest już naolejowana i teraz przechodzimy do olejowania całych włosów. Jest na to kilka metod. Jest olejowanie na sucho, czyli bezpośrednio na włosy nakładamy olej. Jest olejowanie na mokro. Tylko właśnie teraz nie wiem, czy to olejowanie na mokro polega na tym, że włosy zwilżamy i dajemy olej, czy to było ten sposób z miską, czyli w miskę nalewamy wody i do tego olejków i wtedy zamaczamy włosy. Właśnie nie wiem, bo ja nigdy się nie zagłębiałam właśnie w ten sposób z tą miską, bo wydaje mi się to, wiecie, takie, że dużo po prostu jest w tym pracy. Ja Wam pokażę sposób, który u mnie się sprawdza, który bardzo szybko idzie ten olej nałożyć i tak dalej, także skupimy się tutaj na tym. Na sposobie właśnie olejowania na produkt, czyli w moim przypadku olejowanie na aloes albo na kwas hialuronowy, czyli właśnie humektanty, bo humektanty Wam nawilżają włosy i ja właśnie najpierw daję takie humektanty, na to olej, czyli olejem zamkniemy to nawilżenie we włosie, ale tak jak wiecie, aloes czy kwas hialuronowy nawilża nam włosy, ale właśnie same humektanty mogą spuszyć włosy, dlatego na to trzeba nałożyć olej. I ja Wam tutaj pokażę, jakie ja mam produkty. Ja mam aloes bardzo znany, jest to firma Holika Holika, myślę, że to każdy zna tą firmę. Kiedyś miałam taką mniejszą pojemność, teraz stwierdziłam, że kupię większy, bo naprawdę on się sprawdza super na moich włosach. I tutaj mam kwas hialuronowy 3% z firmy Gorzko Słodko. I
albo sobie olejuję raz na to, albo właśnie łączę to razem. I pewnie spytacie teraz, jak ja to łączę ze sobą, to Wam odpowiem od razu. Mam tutaj po prostu, nie patrzcie tutaj za butelkę, po wcierce po prostu mam tutaj wlane trochę wody i następnie dodaję właśnie taką pipetkę tego kwasu hialuronowego, no i trochę właśnie, to wiecie, wszystko jest na oko, po prostu trudno mi tutaj Wam powiedzieć dokładnie, ile tego jest tego aloesu, więc może od razu teraz tutaj was, przy Was to zrobię. Zobaczcie, tu mamy pipetkę z tym kwasem i dozę damy tego tutaj, tak jak nam tutaj wyleci, jeszcze trochę, dobra, także no tak jak widzicie, nie za dużo też. I to zmieszam i po prostu wtedy to spryskujecie tym włosy i tyle, ale ja ostatnio właśnie wzbogaciłam te moje olejowanie w półprodukty i teraz Wam pokażę, co tutaj mam. Nie wiem, czy nafta kosmetyczna jest też półproduktem, czy już po prostu normalnym kosmetykiem, tego nie wiem, do czego to się zalicza. No, ale też jej używam właśnie tutaj, tej mieszanki, którą zrobiliśmy przed chwilą. Ale tak jak mówię, to już na tym kroku możecie się zatrzymać, spryskać tym włosy i na to nakładać olej. Nie musicie mieć tylu kosmetyków, co ja Wam tutaj pokazuję, bo ja też nie zawsze ich używam. Najczęściej, tak jak mówię, olejuję na aloes czy kwas hialuronowy, a nie dodaję tych tutaj wszystkich kosmetyków, ale widzę właśnie, że jeszcze widzę po nich lepsze efekty, jeśli właśnie dodaję te wszystkie kosmetyki. Ale tak jak mówię, nie musicie tego robić, możecie ten krok pominąć. I tutaj mam naftę kosmetyczną z firmy Cosmet i trochę jej tutaj daję. Dobra. Zawsze się staram, żeby mi taka buteleczka cała tutaj wyszła i wtedy mam na kilka po prostu olejowań. Tutaj mam kolagen i niestety nie mam tutaj strzykawki ze sobą, a zawsze właśnie mam taką strzykaweczkę i daję około 1-2 ml właśnie tych tutaj produktów, które Wam zaraz pokażę. Tutaj mam kolagen 100% bez żadnych, wiecie, ulepszaczy i tak dalej. I tutaj tak też na oko troszkę wlewam. Ale właśnie tak jak mówię, zazwyczaj mam strzykawkę i właśnie równo odmierzam, ale teraz tutaj właśnie nie zabrałam, także no także muszę trochę na oko. Tutaj mam ekstrakt z imbiru. Ekstrakt z imbiru również świetnie działa na włosy, również na również na skórę głowy, także Wam też mogę polecić i tutaj też troszeczkę dolewam. Aha, a to mam z firmy Bingo Spa. I właśnie ten kolagen, mam też taki kolagen w mniejszej pojemności na stronie Bingo Spa. Tutaj mam ekstrakt z imbiru, tutaj mam glicerynę, złota gliceryna, nie wiem. I to już jest takie, wiecie, gęste, ale również trochę tego tutaj wlewam. I teraz mam takie dwie malutkie buteleczki. Tutaj mam bawełnę oraz taki kompleks 12 ekstraktów właśnie typowo do włosów. I ja sobie tego dodam tutaj, ale już wiadomo, o wiele mniej niż tych tutaj w tych większych pojemnościach, żeby mi się to tak szybko nie skończyło. Dobra, trochę wlałam. Już Wam powiem, że mam tylko pół buteleczki, ale już kilka razy to używałam, także to wiecie dlaczego, no ale widzę świetne efekty, dlatego mogę Wam to polecić. Będzie też osobny filmik właśnie z kosmetykami Bingo Spa, bo używałam już jej jakiś czas i chciałam już jakąś taką, wiecie, wstępną opinię powiedzieć na ich temat. I też Wam pokażę po prostu, jak ja to odpakowywałam, tą paczkę i tak dalej, bo wszystko nagrałam, a właśnie większość z Was lubi oglądać takie filmiki, tak, że się pojawi. Bo tak jak mówię, no już większość kosmetyków trochę poużywałam i mogę już coś na ich temat powiedzieć, ale taka, wiecie, ostateczna opinia będzie już, jak będę je używać po prostu dłużej. I teraz ja te włosy po prostu sobie muszę podzielić na jakieś tam sekcje. Nie mam lusterka, więc ja nie widzę, jak tutaj robię. Ale jak macie lusterko, robicie to łazienką, no to powinno Wam wyjść to o wiele ładniej, ale w sumie nie o to teraz chodzi. I spryskujemy sobie te włosy, tylko że moja pompeczka trochę się popsuła,
Ale to nic, jakoś tutaj sobie poradzę. Oj, tu mi aż wylatuje to bokiem. Dobra, wezmę ręcznik. I spryskujemy całe włosy. I też dobrym pomysłem jest przeczesanie ich takim, wiecie, grzebieniem, żeby ta mieszanka dostała się do każdego tutaj włosa. I robimy to oczywiście na wszystkich włosach. Jeśli chodzi właśnie o ten aloes i kwas hialuronowy, to nie musicie tego robić tak jak ja, czyli mieszać z wodą, a możecie po prostu ten aloes nakładać bezpośrednio i dać do niego na przykład troszeczkę kwasu, czy sam aloes, ale u mnie się po prostu lepiej sprawdza. Ja mam dużo tych włosów i po prostu też ze względu na to, żeby mi ten aloes starczył na jakiś czas, no bo wiadomo, że na takie suche włosy musiałabym go naprawdę nałożyć sporo, żebym widziała, że faktycznie on tam jest i w których partiach jest. A tak jednak jak mam to pomieszane z wodą, to no te włosy się robią po prostu bardzo takie zwilżone i ja to lepiej widzę, czy on jest po prostu na każdej partii włosów. Ale jak najbardziej, jeśli chcecie, możecie sobie ten aloes nakładać bezpośrednio na suche włosy i po prostu na to dajecie olej. I jeśli chodzi o oleje, to ja już teraz wyprzedzę, dopóki jeszcze tutaj nie nałożyłam tego, wyprzedzę już nasz temat tutaj, bo do olejków dojdziemy zaraz. Ale oleje dobiera się do porowatości włosa. Jeśli nie wiecie, jaką macie porowatość włosa, to wpiszcie sobie po prostu na internecie, jak przeprowadzić taki test, bo to jest taki test ze szklanką wody i tam po prostu zanurzacie włosa i zależy, ile on się tam utrzymuje. No to potem oznacza to, jaka to jest porowatość, także sprawdźcie sobie po prostu to na internecie. I jeśli będziecie już wiedziały, jaką macie porowatość włosów, to wystarczy wpisać właśnie też w przeglądarkę na przykład oleje do wysokoporowatych włosów, czy do średnio, czy do nisko i Wam tam wyskoczą oleje, które właśnie będą idealne do tego typu włosów. U mnie dobrze sprawdza się, mimo że ja nie mam teraz właśnie włosów typowo niskoporowatych, to olej kokosowy jednak sprawdza się u mnie tak samo dobrze jak w przypadku wtedy, kiedy miałam jeszcze te włosy czarne, one były takie naprawdę bardzo wygładzone, typowo niskoporowate. Teraz mam włosy średnio porowate, ale one i tak bardzo właśnie lubią się z olejem kokosowym, nie puszą się i tak dalej, także to musicie też dobierać właśnie do swoich włosów. Ale właśnie też bardzo dobrze sprawdza mi się olej awokado. I ostatnio odkryłam olej z moringa, który naprawdę sprawdza się super i używam go również do twarzy, ale myślę, że nagram o nim osobny filmik, bo jest to olej, który naprawdę zasługuje na osobny materiał. Także nie będę się tutaj za dużo rozgadywać, ale pamiętajcie też o oleju rycynowym, który naprawdę jest dostępny w aptece. Przeszkodził nam telefon, ale tak jak mówiłam, olej rycynowy jest bardzo dobry właśnie do zniszczonych włosów, aby je zregenerować i tak dalej, ale nie możemy nim olejować solo włosów, bo on jest naprawdę bardzo, bardzo gęsty i w przypadku blondynek mógłby też wtedy przyciemnić te włosy. No i w ogóle no, naprawdę bardzo jest takim tępym, gęstym olejem i nie szłoby go nawet dobrze rozprowadzić po włosach, a nie mówiąc już później o zmyciu, więc tutaj naprawdę trzeba go mieszać z innym olejem, na przykład z olejem migdałowym czy awokado, to już musicie naprawdę, tak jak mówię, dostosować do porowatości swoich włosów i dać odrobinę tego oleju rycynowego po prostu po to, aby on te włosy zregenerował. Tak jak widziałyście, ja też używam nafty kosmetycznej. Ona jest też znana od naprawdę wielu lat, no ale często się o niej zapomina i wolimy kupować jakieś już gotowe kosmetyki, a jednak taka nafta no, działa o wiele lepiej niż w przypadku, jeśli znajduje się w jakimś kosmetyku, wiecie, na przykład tam w kilku procentach tylko, także o tym też należy pamiętać. Taką naftę możecie też dodawać sobie do masek, ale tak samo na przykład oleje możecie dodawać do masek, także i te półprodukty, które Wam pokazałam, to naprawdę możecie sobie no, robić co chcecie, ale musicie obserwować swoje włosy
czy jakiś, czy dany produkt im po prostu służy. Dobra, i teraz mamy nałożony ten, tą bazę nawilżającą. Tak jak widzicie, te włosy są naprawdę mocno zwilżone. No i teraz będę nakładać olej. Ja Wam tutaj pokażę, mam olej kokosowy z firmy Mohani, on już jest właśnie z aloesem. Tak jak mówiłam, mam olej z drzewa życia Moringa, który sprawdza się u mnie rewelacyjnie. Mam go krótko, ale naprawdę mogę już powiedzieć, że jest naprawdę świetny. To jest firma Astron i on jest taką pompeczką. I tutaj mam olej rycynowy, migdałowy i awokado z firmy Gorzko Słodko. I te wszystkie oleje się sprawdzają u mnie fajnie, tak jak mówiłam, ja często je łączę, albo sobie raz daję migdałowy, raz wiecie, awokado, raz kokosowy i do tego dodaję trochę właśnie rycynowego, ale też niekiedy robię tak, że wszystkie naraz daję, także tak, dawno nie używałam już właśnie sobie kokosowego, także dzisiaj go użyję i dodam do niego trochę rycynowego i tego z Moringa, także to będą takie dodatki do tego oleju kokosowego. Te wszystkie rzeczy większość pewnie możecie kupić na Allegro. Dobra, ja sobie tu jakoś... Kokosowy wiadomo, że ma taką stałą formę i musimy sobie go pod wpływem ciepła dłoni rozpuścić. I dodaję sobie pompeczkę tego oleju i tutaj troszeczkę tego. Nie będę już przedłużać tego filmiku, no bo wiadomo, olej, wiecie jak nakładać i tak dalej. Widać, teraz widzicie, jak go tak spróbuję trochę jakby wduszać w te włosy. No i następnie będę przeczesywać każde pasmo, aby połączyć ten nawilżacz razem z olejem. No i wtedy po prostu te włosy zawijam, idę tak spać. Rano na skórę głowy nakładam maskę drożdżową z bani Agafi, aby właśnie zemulować ten olej ze skóry głowy i jednocześnie, żeby dostarczyć różnych tutaj substancji odżywczych z tej maski skórze głowy. A na całe włosy nakładam maskę z fanoli. To jest jakaś maska multiwitaminowa. To jest nieważne, to chodzi o to, żeby to była jakaś tania maska, której Wam nie szkoda, żeby właśnie nałożyć na chwilę na te włosy na 15 minut. No i wtedy może być jakaś maska z Carlosa na przykład. No i po tych 15 minutach idziecie normalnie umyć włosy. I ja ostatnio używałam tego z Organic Shop awokado i miód i myję nim włosy dwukrotnie. I następnie nakładamy sobie znowu jakąś swoją maskę, już bez żadnych olejków, po prostu po to, żeby te włosy ładnie dociążyć. I ja ostatnio też używam z tej samej serii co szampon, Organic Shop Avocado i miód. I to jest po prostu taka maseczka i ją tutaj trzymam sobie ile chcę, także tutaj musicie dostosować też do swoich włosów. Zazwyczaj jest to około pół godziny, ale niekiedy też dłużej, niekiedy na przykład tylko 5 minut jak się spieszę. No i wtedy po prostu już spłukuję tą maskę, suszę włosy i tyle. I to już jest koniec. Także tak wygląda moje olejowanie włosów. Mam nadzieję, że Wam tutaj pomogłam i dziękuję serdecznie za oglądanie. Do kolejnego filmiku. Cześć! Siema!